Miesiąc październik, miesiącem profilaktyki nowotworów piersi. Przy tej okazji rokrocznie organizowanych jest wiele akcji zachęcających kobiety do przebadania się, bo jak się okazuje, panie, choć świadome, niechętnie badają się regularnie. Niektórych na badania nie stać, niektóre nie mają czasu, a jeszcze inne uważają, że ich to nie dotyczy. Niestety nowotwór nie wybiera, a już pierwsze zmiany powinny skłonić do badań. Zmiany, które my opisujemy jako ogniskowe, czyli wyodrębniającą się zmianę w charakterze guzka, wszelkie zgrubienia tkanki gród czołowej, które się pojawiły. No, są też, to są wszystko, mówimy o objawach wczesnej choroby. Trend zachorowań na raka piersi w Polsce utrzymuje się raczej stabilnie w ciągu ostatnich lat. Mówimy tutaj o kilku tysiącach zachorowań na złośliwy nowotwór piersi rocznie. Dlatego każda akcja profilaktyczna to kolejne setki przebadanych kobiecych piersi, z których niemały odsetek kierowany jest do dalszej diagnostyki. W czwartek okazję do wykonania nieodpłatnych badań miały panie z całego województwa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. W przypadku tego typu akcji jak naszej, czyli w zdrowym ciele zdrowy biust, to odzew pacjentek był naprawdę bardzo duży i bardzo szybko wyczerpaliśmy również limit pacjentek na badania zarówno USG piersi, jak i mammograficzne. Nie ukrywamy, że to jest taka szczególna akcja związana również z miesiącem świadomości raka piersi, czyli tak zwanym Pink October, różowym październikiem. Mówimy w tym miesiącu bardzo dużo o profilaktyce, o samoświadomości, jak również o leczeniu nowotworów piersi. A o leczeniu, jego skutkach i życiu po nie wie więcej nikt niż Amazonki. Kobiety doświadczone chorobą, które mimo trudów z nowotworem związanych pokazują, że można i trzeba żyć pełną piersią, nawet po jej amputacji. Tu miałam amputację piersi, tu miałam radioterapię. Z całego przebiegu leczenia jestem bardzo zadowolona. Zresztą to świadczy, że do tej pory funkcjonuje jak funkcjonuje i jest okej. Wspieramy kobiety na różnych etapach raka piersi, od wstępnych diagnoz, po kontynuację, potem po znalezienie się w środowisku, no i do funkcjonowania w tym środowisku na jakichś fajnych, po prostu żyć tak, jak się żyło przed operacją. Z inicjatywą wsparcia wychodzi również jedna z sieci piekarni, która przez tydzień października w swojej ofercie wystawia piersi. Prawie dosłownie, ponieważ smakowicie wyglądające babeczki zdobią witryny, a 3 złote z ich sprzedaży zasila konto fundacji wspierającej właśnie profilaktykę. Słodki atut kobiecości można kupić jeszcze do niedzieli.